jesteście z STI, można by tak powiedzieć. Wydaliście ostatnio nową płytę, drugą, twoja tak. druga płyta, tak? Mhm, tak. Dobrze, a Estera, ty tak pamiętasz to dokładnie, jak przedstawił to Paweł, tak? Było tak miło i sympatycznie, czy wydawał ci się taki dziwny i w sumie żałowałeś, że przyszłaś? Na pewno było to nowe doświadczenie, bo nigdy nie śpiewałam takich piosenek. No ale miło wspominam te czasy. Dobrze, powiedzcie mi, śpiewacie z playbacku czasami? Nie, w życiu. Nigdy, jak nie. Jak macie stosunek do ludzi, którzy śpiewają z playbacku? Dla mnie to w ogóle nie wiem, jak to nazwać. Szukając oszczędności, obcina się kulturze i dużo ludzi potem, takich co naprawdę nie wiedzą, jak to wygląda, mówi, a w ustronie nic się nie dzieje, ale z pustego ani Salomona nie naleje tak naprawdę i to mnie denerwuje. W moim życiu było to bardzo ważne i ciekawe nowe doświadczenie. Miałem możliwość zagrania w filmie Jesteś Bogiem, w filmie o paktofonice. Czy jest coś, co najchętniej chciałbyś wymazać z pamięci? Myślę, że jest ciężko, staram się je łączyć, ale na szczęście mam na tyle wyrozumiałą żonę, że jakoś to ogarniamy, jest fajnie. Pomogła nam Przemek, Ciąpa, Magda Ciąpa, właściciele tutaj karczmy Jaszawianki, nasze wspierają. Co jest waszym pokarmem, a co jest przeciwnikiem? Chyba, że nie macie przeciwnika jakiegoś. To może najpierw młodzież, proszę.